Zbrodnia i kara, Fiodor Dostojewski. Część pierwsza, rozdział szósty. Czyta Adam Bóg. Po jakimś czasie udało się Raskolnikowowi zupełnie przypadkowo dowiedzieć, w jakim to mianowicie celu Mieszczuch i jego żona zaprosili do siebie Lizawiettę. Sprawa była najzwyklejsza i nie było w niej nic szczególnego. Pewna przyjezdna, zbożała rodzina wyprzedawała swoje rzeczy, odzież i bieliznę, wszystko damskie. A ponieważ sprzedawanie tego na targu było bardzo niekorzystne, to szukali handlarki. Lizawietta zaś takim pośrednictwem się zajmowała. Brała rzeczy w komis, chodziła z nimi po ludziach i miała w tej materii znaczną praktykę. A ponieważ była nadzwyczaj uczciwa, to cena, jaką podawała, zawsze była bezdyskusyjna. Ile rzekła, tyle trzeba było zapłacić. Zresztą, jak już powiedziano, z natury była małomówna, nad wyraz skromna i zastraszona. Raskolnikow natomiast ostatnimi czasy zrobił się bardzo przesądny, zresztą owa skłonność od dodawania wiary zabobonom utrzymywała się w nim długo jeszcze i prawie była nie do wypolenienia. Przy czym w całej tej historii zawsze skory był później dopatrywać się czegoś niezwykłego, tajemniczego, jakichś dziwnych wpływów i szczególnych splotów wydarzeń. Minionej zimy pewien jego znajomy, student Pokoriew, wyjeżdżając do Charkowa, mimochodem rzucił w rozmowie z nim adres owej staruchy, Alony Iwanowny, nawet pale gdyby zmuszony był coś zastawić. Zwlekał jednak z pójściem do niej, ponieważ dając lekcję, udawało mu się jakoś egzystować. Półtora miesiąca temu przypomniał sobie o tym adresie. Miał dwie rzeczy, które nadawały się do zostawienia. Stary, srebrny ojcowski zegarek i złoty pierścioneczek z trzema czerwonymi oczkami, podarowany mu przez siostrę na pamiątkę przy odjeździe. Postanowił zostawić pierścioneczek. Odszukał więc staruchę, jednakże spojrzawszy tylko na nią, właściwie nic jeszcze o niej nie wiedząc, poczuł do niej nieprzepartą niechęć. Wziął jednak od niej dwa bileciki i w drodze powrotnej wstąpił do jakiejś podrzędnej traktierni. Zamówił herbatę, usiadł i głęboko się zamyślił. Osobliwa myśl zaczęła mu się wykluwać w głowie, niczym piskleł z jajka i coraz bardziej go absorbowała. Tuż obok, przy sąsiednim stoliku, siedział student, którego nigdy przedtem na oczy nie widział, i młody oficer. Właśnie wrócili od stołu bilardowego i rozpoczęli pić herbatę. Raptem usłyszał, jak student ten rozpoczyna snuć oficerowi opowieść o lichwiarce Alonie Iwanownej, sekretarzowej kolegialnej, i podaje mu jej adres. Już samo to wydało się Raskolnikowowi czymś zaskakującym. Dopiero co stamtąd wraca, a ci tu właśnie o niej wszczynają rozmowę. Oczywiście czysty przypadek. Ale wyglądało to tak, jak gdyby komuś specjalnie zależało na tym, by słowa te usłyszał. Właśnie w chwili, gdy głowę miał zaprzątniętą pewnym niesamowitym pomysłem. Nagle bowiem student nic z tego nic owego zaczyna przedstawiać swojemu kompanowi najrozmaitsze detale z życia tej właśnie Alony Iwanowny. Niczego sobie babsztyl, mówił. Zawsze można liczyć, że da pieniądze. Bogata jak stare żydzisko. Jest w stanie ci za coś od razu 5000 nawet wyłożyć, ale skrzętnie weźmie też rzecz wartą rubelka. Wielu naszych już się odwiedzało. Ścierwo z niej tylko straszliwe. I zaczął opowiadać, jaka to ona jest nieużyta i jędzowata, że wystarczy o jeden dzień spóźnić się ze zwrotem pieniędzy, a już zastawiona rzecz przepada. Daje też czterokrotnie mniej niż zastaw jest wart, a bierze 5, a nawet 7% miesięcznie. Student rozgadał się na dobre, zakomunikował więc ponadto oficerowi, że ma ona siostrę Lizawiettę, którą ona, choć jest malutka i tak niepozornej postury, nieustannie okłada kułakami i trzyma w całkowitym molesie. Jak jakieś małe dziecko, choć tamta ma co najmniej 8 werszków wzrostu. Wygląda kuriozalnie, zawołał student i zarechotał. Rozmowa zeszła więc na Lizawiettę. Student opowiadał o niej z jakimś szczególnym feblikiem, cały czas zaśmiewając się. Zaś oficer słuchał go z najwyższym zainteresowaniem i poprosił nawet studenta,
by podesłał mu ową Lizawiettę, bo ma bieliznę do zreperowania. Raskolnikow starał się nie uronić ani jednego słowa, więc od razu wszedł w istotę wszystkiego. Lizawietta była młodszą, ale przyrodnią siostrą staruchy, z innej matki, i miała już 35 lat. Na siostrę harowała od rana do nocy, w domu była zarówno za kucharkę, jak i za praczkę. Szyła też na zamówienie najrozmaitsze rzeczy, a nawet najmowała się do mycia podłóg. Wszystko zaś, co zarobiła, oddawała siostrze. Żadnego zamówienia ani jakiejkolwiek pracy nie ośmieliłaby się wziąć bez zezwolenia staruchy. Starucha sporządziła już swój testament, o czym wiedziała Lizawietta, której nie zapisała ani grosza, lecz jedynie jakieś tam ruchomości, krzesła i inne sprzęty. Pieniądze bowiem przeznaczyła dla pewnego monasteru w Enskiej guberni, by modlono się tam w intencji wiecznego spokoju duszy testatorki. Była Lizawietta tkwiącą w staropaństwie mieszczką, której nie udało się wyjść za najmarniejszego nawet urzędniczynę, gdyż wszystkich starających się odstraszała jej nieskładna figura i nazbyt wysoki wzrost. Nogi miała chude jak szczapy i jakoś dziwacznie wykręcone na zewnątrz. Chodziła zawsze w starych, znoszonych buciorach z koźlej skóry. Dbała jednak, by wyglądać schludnie. Tym, co bardziej zadziwiało i niezwykle bawiło studenta, było to, że Lizawietta ustawicznie zachodziła w ciążę. Przecież z tego, co mówisz, odstrasza wręcz swą szpetotą, czyż nie? Zdziwił się oficer. Owszem, chodzi jakby kij połknęła. Wygląda jak jakiś przebrany w kieckę sołdat. Ale powiem ci, że szpetną trudno ją nazwać. Ma sympatyczną twarz i dobrze jej z oczu patrzy. Nawet bardzo. Najlepszy dowód, że nie jednemu się podoba. Jest taka spokojna, łagodna, cichutka, zgodna, a uśmiech również ma bardzo miły. Może i tobie przypadła do gustu, roześmiał się oficer. Nie powiem nie, a to dlatego, że jest jakaś inna. Wiesz, coś ci teraz wyznam. Tą przeklętą staruchę to z największą chęcią zabiłbym i obrabował i zaręczam ci, że nie miałbym żadnych wyrzutów sumienia. Dodał, wpadając w ekscytację, student. Oficer znowu się zaśmiał, a Raskolnikow zadrżał. Jakież to było zadziwiające. Za twoim przyzwoleniem chcę ci zadać całkiem już poważnie jedno pytanie. Gorączkował się dalej student. Rzecz jasna, mówiąc przed chwilą te słowa, żartowałem. Ale pomyśl jednak. Z jednej strony głupia, nierozgarnięta, nic nie warta, zła, schorowana staruszeczka, która nikomu niczego dobrego nie wyświadczyła, a wręcz przeciwnie, stara się tylko wszystkim robić na złość, która sama nie wie, po co żyje i która w każdej chwili, choćby jutro, wziąć może ducha. Rozumiesz? Rozumiesz mnie? Ano, rozumiem, odrzekł oficer, bacznie przyglądając się coraz bardziej zapalczywie mówiącemu kompanowi. Słuchaj więc dalej. Z drugiej zaś strony młode, świeże siły, które daremnie szukając wsparcia, marnują się i to tysiącami, i to gdzie tylko spojrzeć. 100 000 dobrych uczynków i zamierzeń mogłoby zostać urzeczywistnionych za pieniądze, które starucha chce zaprzepaścić w monasterze. Setki, a może nawet tysiące istnień można by skierować na właściwą drogę. Dziesiątki rodzin można by uratować od nędzy, rozpadu, upadku, rozpusty i lecznic wenerycznych. I wszystko to za jej pieniądze. Zabijał i weź jej pieniądze, po to, by później, korzystając z nich, poświęcić się służbie całej ludzkości i wspólnej sprawie. I jak sądzisz, czy ta jedna drobniuteńka zbrodnia zostanie zmyta przez 1000 dobrych uczynków? Za jedno życie ludzkie 1000 ludzkich istnień zostanie uratowanych od demoralizacji i występków. Jedna śmierć w zamian za 100 istnień. Przecież to tylko zwykła arytmetyka. Ileż zresztą może być warte, jeśli położyć je na szalach wagi? Życie tej skrofulicznej, głupiej i złej staruszeczki, przecież niewiele więcej jest ono warte niż życie wszy, Tarkana, a no może nawet i mniej, a to dlatego, że staruszeczka ta jest wredną sekutnicą. Ona życie innych zjada. Niedawno Lizawietę w palec ugryzła. O mało co jej go nie amputowali. Oczywiście nie warta jest ona tego, by żyć, powiedział oficer.
Ale przecież takie są prawa przyrody. Ech, braciszku, przecież przyroda się poprawia, ulepsza. Bez tego przyszłoby utonąć w morzu zabobonów. Bez tego ani jednego wielkiego człowieka by nie było. Powiadają obowiązek, sumienie. Nie chcę tu występować przeciw obowiązkowi i sumieniu, ale pomyśl tylko, jak rozumiemy te słowa. Pozwól, zadam ci jeszcze jedno pytanie. Słuchaj więc. To ty posłuchaj, ja cię o coś zapytam. Pytaj. Mówisz tutaj, perorujesz, ale odpowiedz mi, czy ty zabiłbyś tę starochę, czy też nie? Rozumie się, że nie. Ja tak tylko dla podkreślenia, że nie ma sprawiedliwości. Nic mi do tego. To, co usłyszał, nadzwyczaj poruszyło Raskolnikowa. A przecież była to najzwyklejsza rozmowa, jedna z tych, jakie często prowadzą młodzi ludzie, których interesują różne tematy. Przy czym kwestie w niej podniesione, może tylko nieco inaczej ujęte, słyszał już nieraz przy rozmaitych okazjach. Dlaczego więc akurat teraz przyszło mu jeszcze raz wysłuchać właśnie takiej rozmowy i tak właśnie sformułowanych myśli? W chwili, gdy jego głowa pochłonięta była dokładnie takimi samymi myślami. I dlaczego właśnie teraz, gdy po wyjściu od staruchy wykluł się w jego umyśle ich zalążek, musiało mu się przytrafić posłuchanie rozmowy o tej staruszce? Nader dziwny wydał mu się taki zbieg okoliczności. Ta błaha, knajpiana rozmowa podziałała na niego bardzo silnie, co potwierdził dalszy rozwój wydarzeń. Jakby z góry wyznaczała bowiem coś w jego życiu. Stanowiła swoisty drogowskaz. Wróciwszy z placu Siennego, klapnął na kanapę i przesiedział bez ruchu całą godzinę. Tymczasem ściemniło się. Świecy nie miał, zresztą nawet gdyby miał, nie przyszłoby mu do głowy jej zapalić. Nigdy później nie mógł sobie przypomnieć, czy wtedy w ogóle myślał o czymkolwiek. Wreszcie poczuł, że się podnosi. Trawiąca go gorączka zaczęły wstrząsać nim dreszcze. Z lubością więc uprzytomnił sobie, że na kanapie może się również położyć. Szybko zapadł w ciężki, ołowiany sen, który jakby go przytłoczył. Spał bardzo długo i nic mu się nie śniło. Nastazja, przyszedłszy do niego nazajutrz rano o 10:00, ledwie go dobudziła, przyniosła mu herbatę i chleb. Herbata znowu była z drugiego zaparzenia i znowu przyniesiona została w jej własnym imbryku. Nic tylko by spał, zawołał z oburzeniem. Śpi i śpi. Uniósł się na posłaniu, głowa go bolała. Wstał i ledwie zdążył się obrócić w swojej izdebce, a znowu osunął się na kanapę. I znowu będzie spać? Zawołała Anastazja. Choryś czy co? Nie odpowiedział. Herbaty się napijesz? Później, wyrzekł z wysiłkiem, przymknął oczy i obrócił się do ściany. Anastazja chwilę postała nad nim. Może i naprawdę chory? Powiedziała, odwróciła się i wyszła. Przyszła ponownie o 2:00 po południu, przynosząc talerz zupy. Leżał tak, jak się rano położył. Herbata stała nietknięta. Anastazja poczuła się urażona i ze złością zaczęła go szturchać. Co się tak wylegujesz? Wstawaj! Krzyknęła, patrząc na niego z niesmakiem. Podniósł się i usiadł. Nic nie powiedział, jednak tylko wbił oczy w podłogę. A może rzeczywiście coś ci dolega? Zapytała Anastazja, ale nie uzyskała odpowiedzi. Wyszedłbyś chociaż na ulicę, powiedziała po chwili milczenia. Trochę świeżego powietrza by ci się dobrze zrobiło. Będziesz jadł czy nie? Później, powiedział słabym głosem. A teraz zabieraj się stąd. I machnął ręką. Postała jeszcze kilka chwil, ze współczuciem patrzyła na niego i wyszła. Po kilku minutach uniósł wzrok
i długo przyglądał się herbacie i zupie. Potem sięgnął po chleb, wziął łyżkę i zabrał się do jedzenia. Zjadł niewiele, bez apetytu, może 2 albo 3 łyżki, jakby machinalnie. Ból głowy nie zelżał. Po zjedzeniu obiadu znowu wyciągnął się na kanapie, zasnąć już jednak nie mógł. Leżał więc bez ruchu, plackiem, z twarzą wtuloną w poduszkę. Cały czas coś mu się w głowie roiło, zaś rojenia te były bardzo dziwne. Najczęściej zwidywał mu się obraz, na którym on sam znajduje się gdzieś tam w Afryce, może w Egipcie, w jakiejś oazie. Karawana odpoczywa spokojnie, leżą wielbłądy, dookoła rosną palmy. Wszyscy jedzą obiad. On zaś nieustannie pije wodę z ruczaju, który szemrząc toczy swe wody tuż u jego boku. Czuje miły chłodek, jest jakoś przecudnie. Zimna, modra woda wartko płynie. Widoczne są przez nią różnobarwne kamyki i tak czysty, że aż złotem się mieniący piasek. Nagle wyraźnie usłyszał bicie zegara. Drgnął, ocknął się, podniósł głowę i popatrzył w okno, a gdy doszło do niego, która to może być już godzina, niczym oparzony zerwał się z kanapy. Na palcach podszedł do drzwi, cichutko je uchylił i zaczął nasłuchiwać, czy jakieś odgłosy nie dochodzą z klatki schodowej. Serce straszliwie mu łomotało. Na schodach panowała jednak cisza, jakby wszyscy poszli już spać. Za coś niesamowitego i cudacznego uznał to, że mógł pogrążyć się na tak długi czas w niebycie. Śpiąc od wczorajszego dnia i niczego nie robiąc, niczego nie przygotował, a przecież przypuszczalnie wybiła już 6 i nagle na zmianę senności i odrętwienia naszła go jakaś gorączkowa chęć działania. Poczuł bowiem straszliwy przypływ energii. Zresztą do zrobienia nie miał zbyt wiele. Zebrał się więc sobie, by wszystko dokładnie rozplanować i nie zapomnieć o niczym. A serce wciąż mu łomotało, waliło dosłownie jak młotem. Z trudem łapał oddech. Po pierwsze, należało zrobić pętlę i przyciąć ją do palta. To kwestia minuty. Sięgnął po poduszkę i wśród upchanej pod nią bielizny odnalazł jedną, całą w dziurach, starą, brudną koszulę. Oddarł z niej pasek o szerokości 1 i długości 8 werszków. Pasek ten złożył we dwoje, zdjął z siebie szerokie, zbyt duże jak na niego letnie palto, z jakiegoś grubego bawełnianego materiału. Jedyne jego wierzchnie odzienie i zaczął przyszywać razem oba końce paska. Od wewnątrz, pod lewym rękawem, ręce mu się niemiłosiernie trzęsły. Ale jakoś się z szyciem uporał. A gdy znowu założył palto, sprawdził, czy z zewnątrz nie daje się zauważyć jakichś nitek. Igłę i nici miał już na podorędziu. Od dawna leżały zawinięte w papierku na stoliku. Co się tyczy pętli, to sam wpadł na ten prosty, ale jakże sprytny pomysł. To właśnie w nią wkładało się siekierę. Przecież nie sposób było, idąc ulicą, nieść siekiery w ręce. Nawet ukrywszy pod płaszczem, trzeba było ją trzymać w ręce, co również mogło przyciągnąć czyjąś uwagę. Teraz natomiast, dysponując pętlą, wystarczyło tylko wsunąć w nią ostrze siekiery i będzie ona wisieć sobie spokojnie, tuż pod pachą. Wewnątrz płaszcza przez całą drogę. Włożywszy rękę do bocznej kieszeni palta, mógł również nie chcąc, by dyndała, przytrzymywać ją za trzonek. A ponieważ palto miał bardzo szerokie, przypominało ono worek, to z zewnątrz absolutnie nie dawało się zauważyć, że coś przytrzymuje ręką. Tę pętlę również wykoncypował sobie już 2 tygodnie temu. Uporawszy się z tym, wsunął palce w wąską szczelinę pomiędzy spodem jego otomany a podłogą i pogrzebawszy w lewym kącie, wyciągnął stamtąd dawno już przygotowany uprzednio i schowany zastaw. Nie był to zresztą wcale żaden zastaw, lecz po prostu drewniana, gładko ostrugana deseczka.
wielkością i grubością nie różniąca się od srebrnej papierośnicy. Deseczkę tę znalazł przypadkowo podczas jednego ze swoich spacerów na podwórku, w którego oficynie mieścił się jakiś warsztat tkarski. Później do deseczki dołożył jeszcze wypolerowaną, cieniutką metalową płytkę, prawdopodobnie od czegoś odłamaną, którą w tym samym czasie również znalazł gdzieś na ulicy. Położywszy jedną na drugiej, metalowa płytka była nieco mniejsza od deseczki, związał je mocno razem nitką na krzyż. Potem akuratnie i szykownie owinął czystym, białym papierem i zawiązał cieniutką tasiemką, również na krzyż. Zaś węzełek tak zasupłał, by trudno go było rozwiązać. A to w tym celu, by starucha, zająwszy się jego rozwiązywaniem, przez jakiś czas skupiła na tej czynności swoją uwagę, co pozwoliłoby mu wybrać dogodny moment. Metalowa płytka dodana została dla wagi, by starucha, biorąc rzecz do ręki, od razu nie zorientowała się, że jest ona drewniana. I aż do tej chwili przechowywał ją pod kanapą. Ledwie tylko zdążył wydostać stamtąd ów zastaw, gdy z podwórza doszedł go czyjś głos. Na siódmą już dawno poszło. A więc jest już po szóstej. Boże drogi! Rzucił się do drzwi. Chwil parę nadsłuchiwał, złapał kapelusz i zaczął schodzić w dół. Po owych 13 stopniach, które przejść należało do niego na górę, ostrożnie skradając się cicho jak kot. Czekała go rzecz najważniejsza, wzięcie z kuchni siekiery. Już dawno zdecydował, że musi to zrobić siekierą. Miał własny składany nóż ogrodniczy, jednakże na nożu, jak też na swoich siłach, nie bardzo zdawał się polegać. Dlatego też ostateczny wybór padł na siekierę. Zwróćmy nawiasem mówiąc uwagę na pewną osobliwość wszelkich ostatecznych decyzji, jakie już zapadły w tej sprawie. Znamionowała je pewna niezwykła cecha. Im bardziej owe decyzje były ostateczne, tym bardziej bezzecne i bezsensowne natychmiast stawały się w jego oczach. Nie bacząc na udrękę walki wewnętrznej, jaką w sobie toczył, ani przez chwilę w ciągu całego tego czasu, nie był w stanie uwierzyć w urzeczywistnienie swoich zamiarów. I gdyby kiedykolwiek tak się zdarzyło, że wszystko już do ostatniego szczegółu miałby rozplanowane i ostateczne decyzje zostałyby przez niego podjęte, a więc żadne wątpliwości dłużej już nie nadchodziłyby go, to wtedy właśnie, jak się wydaje, zrezygnowałby ze wszystkiego, jak z czegoś bezsensownego, cudacznego i niemożebnego. Tym razem jednak niejasnych punktów i wątpliwości pozostawało jeszcze co niemiara. Co się tyczy tego, skąd wziąć siekierę, o taką drobnostkę się w ogóle nie martwił, gdyż zdobycie jej nie nastręczało żadnej trudności. Rzecz przedstawiała się nadzwyczaj prosto. Na stacji, zwłaszcza wieczorami, często nie było w domu. A to pobiegła do sąsiadów, a to poszła do sklepiku, przy czym drzwi zawsze pozostawała na oścież otwarte. Gospodyni ustawicznie ją od tego rugała. Wystarczyło więc, gdy nadejdzie właściwy czas, zakraść się do kuchni, wziąć siekierę, a następnie wrócić po godzinie, gdy będzie już po wszystkim, i położyć ją z powrotem na miejsce. Rodziły się jednak i wątpliwości. Załóżmy, że przyszedłszy z powrotem po godzinie, zastanie Anastazję w kuchni. Właśnie skądś wróciła. Rzecz jasna, że będzie musiał w takim przypadku przejść mimo i czekać, aż znowu dokądś pójdzie. A jeśli jednak będzie jej w tym czasie do czegoś potrzebna siekiera, zacznie jej szukać, podniesie wrzask, że jej nie ma, to jej brak może wydać się podejrzany. Albo w każdym razie stać się podstawą do podejrzeń. Wszystko to jednak były drobiazgi, o których nawet nie chciało mu się myśleć. Zresztą nie bardzo miał na to czas. Pochłaniało go to, co najważniejsze. Rzeczy mniej istotne odkładał na później. Gdy sam pozbędzie się wszelakich wątpliwości, to ostatnie jednak zdawało mu się czymś zdecydowanie nierealnym. W każdym razie tak się mu wydawało. W żaden sposób, na przykład, nie mógł wyobrazić sobie owej chwili, kiedy przestanie bić się z myślami. Wstanie i tam pójdzie. Nawet swój niedawny sprawdzian,
To znaczy tą wizytę, podczas której powinien ostatecznie zaznajomić się z miejscem, potraktował nie jako rozpoznanie, jak należało to rzeczywiście uczynić, lecz jako coś, co sam nie wiedział, czym było. Zmusiłem się i tam poszedłem, by zobaczyć, bo nie można tylko na próżno pogrążać się w rojeniach. I natychmiast się wystraszył, splunął na wszystko i uciekł. Wściekły na samego siebie. A przecież, nawiasem mówiąc, wyglądało na to, że rzecz całą z moralnego punktu widzenia skończył analizować i ostateczna decyzja została już podjęta. Swoje kazuistyczne rozumowanie doprowadził do takiej perfekcji, że nie był już w stanie znaleźć żadnych przekonujących kontrargumentów, które mógłby uznać za słuszne. Jednakże, jeśli chodzi właśnie o tę ostatnią kwestię, to po prostu temu nie wierzył i usilnie, niezależnie od wniosków, do których doszedł, szukał po macku racji przeciwnych. Już poza swoją osobą, jak gdyby ktoś mu to nakazywał, czy też wręcz do tego przymuszał. Jego reakcje ostatniego dnia, w którym tak niespodziewanie wszystko się rozstrzygnęło i wszystkie decyzje od razu zapadły, były reakcjami niemal mechanicznymi. Miał wrażenie, że ktoś ujął go za rękę i nieustępliwie, na oślep, dokąd ściągnął za sobą, z nienaturalną siłą. Jak gdyby poła jego płaszcza wplątała się w tryby jakiejś maszyny i zaczął być w nie wciągany. Początkowo, było to zresztą dawno, pochłaniało jego uwagę tylko jedno właściwie. Dlaczego z taką łatwością wykrywane są wszelkie prawie przestępstwa i dlaczego wszyscy przestępcy zawsze pozostawiają tyle śladów? Stopniowo doszedł do różnorodnych i ciekawych wniosków, z których jego zdaniem najważniejszy był ten, wedle którego główna tego przyczyna tkwi nie tyle w rzeczywistej niemożności ukrycia samego przestępstwa, ile w samym przestępcy. Bowiem u każdego niemal przestępcy w momencie popełniania wykroczenia wola i rozsądek ulegają jakiejś atrofii, ustępując miejsca dziecięcej, euforycznej, wręcz lekkomyślności. A więc staje się tak właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzebna jest roztropność i ostrożność. Wedle tego, jak on całą sprawę sobie przedstawiał, owo zaćmienie umysłu i zanikanie woli spadały na człowieka niczym choroba, stopniowo się rozwijając i osiągając najważniejsze stadium na krótko przed popełnieniem przestępstwa. Człowiek zaś trwa w tym stanie nie tylko w samym momencie popełniania przestępstwa, ale niekiedy jeszcze jakiś czas po jego dokonaniu. Zależy to od cech indywidualnych. Później stan ten mija, podobnie zresztą jak przechodzi każda choroba. Nasuwały się jednak pytania. Czy ze stanu tego rodzi się przestępstwo, czy też samemu przestępstwu ze względu na jego szczególną naturę zawsze towarzyszy taki stan, jako swoistego rodzaju objaw. Na razie jednak nie czuł się jeszcze na siłach na takie pytanie odpowiedzieć. Doszedłszy do takich wniosków, z całą stanowczością uznał, że jeśli chodzi o niego samego, to w tym przypadku jakimkolwiek stanie chorobowym nie może być mowy. Albowiem rozsądek i wola nie mogą go opuścić i cały czas będzie kontrolować to, co sobie zamierzył. Choćby już tylko z tej prostej przyczyny, że zaplanowana przez niego rzecz, a przestępstwem nie jest, pominiemy tutaj proces myślowy, dzięki któremu podjął ostateczną decyzję. I tak zbytnio już wybiegliśmy w przyszłość. Dodajmy jednak jedynie, że faktycznie wynikające z konkretów komplikacje sprawy schodziły w jego umyśle całkowicie na drugi plan. Jeśli tylko nie zatraci się woli i rozsądku, to we właściwym czasie, gdy trzeba będzie przystąpić do działania i człowiek zacznie zaznajamiać się z wszelkimi subtelnościami sprawy i opracowywać się do najdrobniejszych szczegółów, wszystkie przeszkody same przez się zostaną usunięte. Lecz do działania nie przystępował. Podjęte przez niego ostateczne decyzje budziły w nim coraz więcej wątpliwości. Gdy więc wybiła godzina, wszystko potoczyło się zupełnie nie tak. Lecz jakoś nieprzewidzianie, a nawet wręcz niespodziewanie.
Pewna bagatelna okoliczność wpędziła go w panikę. Zanim jeszcze zszedł ze schodów, przechodząc mimo kuchni gospodyni, której drzwi jak zawsze otwarte były na oścież, ukradkiem zajrzał do środka, by wprzód się dokładnie rozejrzeć. Chodziło o to, czy pod nieobecność Nastazji nie zostanie tam samej gospodyni. A jeśli nie, to trzeba było sprawdzić, czy drzwi do jej pokoju są dokładnie zamknięte. Nie chciał bowiem się narazić na to, że nagle może stamtąd wysunąć głowę, gdy przyjdzie po siekierę. Jakież jednak było jego zdumienie, gdy okazało się, że Nastazja nie tylko tym razem była w domu, w kuchni, ale na dodatek zastał ją zajętą, wyjmowała z kosza bieliznę i rozwieszała na sznurach. Zobaczywszy go, przerwała swoje zajęcie, odwróciła się w jego stronę i przez cały czas, gdy przechodził obok drzwi kuchennych, bacznie mu się przyglądała. Spuścił oczy i nie zwalniając kroku poszedł dalej, jak gdyby nigdy nic. Wszystko jednak się zawaliło, nie zdobędzie siekiery. Straszliwie go to zdenerwowało. Skąd niby to wziąłbym, rozmyślał podchodząc do bramy. To sobie uroiłem, że na pewno jej o tej porze nie będzie w domu. Skąd wzięło się u mnie tak zdecydowane przekonanie, że jej o tej porze nie będzie? Czuł się zdruzgotany, a nawet na swój sposób poniżony. Ze złości chciało mu się śmiać z samego siebie. Tępa zawzięta wściekłość opanowała go całkowicie. W zadumie przystanął przed bramą. Na samą myśl, że może wyjść na ulicę, udając, że wybiera się na przechadzkę, robiło mu się niedobrze. Ale powrót do domu również przyprawiał go o mdłości, być może jeszcze większe. I taką okazję straciłem raz na zawsze, mruknął biednie, stojąc przed bramą. Na wprost pogrążonej w pomroce stróżówki, której drzwi również otwarte były na oścież. Nagle drgnął. W należącej do stróża komórce, od której oddalony był najwyżej o 2 kroki, coś błysnęło spod znajdującej się tam ławy. Rozglądnął się, dokoła żywej duszy nie było. Na palcach podszedł do stróżówki, stąpił w dół po 2 schodkach i cicho zaczął powołać stróża. Nie ma go u siebie, ale musi być gdzieś w pobliżu, najprawdopodobniej na podwórzu, bo inaczej nie zostawiłby drzwi otwartych na oścież. Jak nieprzytomny rzucił się na siekierę, bo była to siekiera, i wyjął ją spod ławy, gdzie leżała między 2 polanami. Natychmiast też, jeszcze stojąc przy ławie, wsunął ją w pętlę, a następnie włożywszy obie ręce do kieszeni, wyszedł ze stróżówki. Nikt nie zauważył, jak stamtąd wychodził. Wyjaśnić to może tylko bies, pomyślał sobie i jakoś szczególnie się uśmiechnął. Przypadek ten nadzwyczaj podniósł go na duchu. Ulicą starał się iść spokojnie i miarowo, bez pośpiechu, by nie wzbudzać niczyjej ciekawości. Prawie nie patrzył na przechodniów, nie chcąc ściągnąć na siebie ich spojrzeń. Wręcz starając się omijać wzrokiem ich twarze, i wtedy przypomniał sobie o kapeluszu. Boże mój, przecież przedwczoraj miałem pieniądze i mogłem kupić sobie kaszkiet. Przekleństwo wyrwało mu się z ust. Rzuciwszy przypadkowo okiem na wiszący na ścianie pewnego sklepiku zegar, dostrzegł, że jest już 6:50. Należało więc nieco przyspieszyć kroku, tym bardziej, że zamierzał nadłożyć drogi. Chciał bowiem pójść naokoło, by podejść do domu od tyłu. Przedtem, gdy zdarzało mu się myśleć, jak się to wszystko odbędzie, niekiedy zdawało mu się, że będzie się straszliwie bał. Teraz jednak bał się, ale nie za bardzo, a może nawet wcale. Przychodziły mu do głowy rozmaite niedotyczące istoty rzeczy myśli, nie zaprzątał jednak jej sobie nimi zbyt długo. Mijając ogrody Jussupowa, zaczął zastanawiać się, i to nawet dość usilnie, nad konstrukcją wysokich fontan, uważając, że nieźle byłoby postawić takie urządzenia na wszystkich placach, gdzie znakomicie odświeżałyby powietrze. Powoli zaczął dochodzić do przekonania, że gdyby ogród letni poszerzyć o pole marsowe, a nawet połączyć z ogrodem zamku Michajłowskiego, byłoby to coś najpiękniejszego i najbardziej pożytecznego, co tylko można by uczynić dla miasta. I tu zainteresowało go nagle, dlaczego właściwie we wszystkich wielkich skupiskach człowiek nie to, że wyłącznie z konieczności, ale z jakiejś własnej nieodpartej chęci skłonny jest osiedlać się
i mieszkać właśnie w takich dzielnicach miasta, w których nie ma ani ogrodów, ani fontan, gdzie panuje brud i smród. I zetknąć się można jedynie z wszelakim paskudztwem. I przypominawszy sobie własne przechadzki po placu Siennym, na chwilę jakby oprzytomniał. Co za bzdury przychodzą mi do głowy, skonstatował. Już lepiej w ogóle o niczym nie myśleć. Prawdopodobnie ci, których wprowadzą na szafot, tak właśnie myślami przyklejają się do wszystkich przedmiotów, które mijają po drodze. Przemknęło mu przez głowę, ale tylko przemknęło. Niczym błyskawica. Jak najszybciej odpędził jednak od siebie tę myśl. Ale już jest blisko. Oto i dom, oto i brama. Skądś tam nagle dało się słyszeć uderzenia zegara. Czyżby było 7:30? Niemożliwe. Na pewno zegar się spieszy. I tym razem, gdy przechodził przez bramę, szczęście go nie opuściło. Dokładnie bowiem w chwili, w której się przed nią znalazł, jakby specjalnie na czyjeś zamówienie, podjechał przed bramę ogromny wóz z sianem. Później, jak wchodził na podwórze, jadąc tuż przed nim, przez cały czas go zasłaniał. Co następnie pozwoliło mu, gdy tylko wóz wjechał na podwórze, błyskawicznie prześliznąć się na prawo. Od przodu wozu dobiegały go jakieś krzyki, ktoś z kimś się kłócił, nikt go jednak nie zauważył i na nikogo też się nie natknął. Wiele okien, które wychodziły na to ogromne kwadratowe podwórze, było w owym momencie otwarte. Nie podniósł jednak głowy, sił mu nie starczyło. Klatka schodowa, w której mieszkała starucha, była blisko. Wystarczyło tylko skręcić z bramy na prawo i już był na schodach. Zaczerpnął tchu, przycisnął rękę do piersi, w której trzepotało serce i równocześnie dotknął siekiery, sprawdzając, czy nie wysunęła się z pętli. Po czym zaczął ostrożnie powoli wdrapywać się po schodach. Co krok, nasłuchując. O tej porze jednak było na nich pusto. Wszystkie drzwi były pozamykane i tutaj też na nikogo się nie natknął. Wprawdzie na drugim piętrze jedno mieszkanie było puste i stało otworem, pracowali tam malarze. Ale oni nawet na niego nie spojrzeli. Rzecz jasna, lepiej gdyby ich tutaj wcale nie było, ale oddzielają ich przecież jeszcze 2 piętra. I oto już 4. piętro, oto i jej drzwi, a naprzeciw puste mieszkanie. Na piętrze 3 mieszkanie pod tym, w którym mieszkała starucha, zdawało się również stać puste. Tabliczka z nazwiskiem, która przedtem przybita była do drzwi gwoździkami, została bowiem zdjęta. Wyprowadzili się więc. Brakowało mu tchu. Lotem błyskawicy przemknęło mu przez głowę. Czy nie lepiej stąd odejść? Ale pozostawił to pytanie bez odpowiedzi i zaczął wsłuchiwać się, czy z mieszkania staruchy nie dochodzą jakieś odgłosy. Panowała tam jednak martwa cisza. Potem jeszcze raz podszedł do schodów i nadsłuchiwał długo i uważnie, co się na nich dzieje. Później, spojrzawszy po raz ostatni w dół, zebrał się w sobie i po raz któryś dotknął siekiery wiszącej w pętli. Czy nie jestem za bardzo blady? Pomyślał. A może zbytnio zdenerwowany? Ona jest przecież tak podejrzliwa. Może więc jeszcze trochę poczekać, aż mi się serce uspokoi. Ale serce jego wciąż waliło jak młotem. Na przekór jakby naumyślnie biło coraz mocniej i mocniej. Wreszcie nie wytrzymał. Wolno wyciągnął rękę i zadzwonił. Po upływie 30 minut pociągnął za dzwoneczek ponownie, energiczniej. Zadźwięczał on więc głośniej. Cisza. Dzwonić jeszcze raz nie miało sensu. Zresztą nie bardzo byłoby to po jego myśli. Starucha ma się rozumieć, była w domu, ale jest nieufna i w dodatku sama. Nieco poznał już jej zwyczaje. Raz jeszcze przyłożył ucho do drzwi. Albo słuch miał jakoś szczególnie wyostrzony, co raczej zdawało się być mało prawdopodobne, albo rzeczywiście słychać było bardzo dobrze, bo nagle dotarł do niego wyraźny szmer. Jakby czyjaś ręka ostrożnie dotykała klamki oraz z rogu zległ się szelest ocierającej się o drzwi sukni. Najwyraźniej ktoś stał tuż obok nich i podobnie jak on tutaj na zewnątrz, od wnętrza starał się usłyszeć, co się za nimi dzieje.
być może również przyłożywszy do nich ucho. Rozmyślnie się wtedy poruszył, a nawet coś głośniej mruknął do siebie, by nie sprawiać wrażenia, że mógł przyjść tutaj w jakichś niecnych zamiarach. Potem zadzwonił po raz trzeci. Cicho, przeciągle, bez jakiegokolwiek zniecierpliwienia. Przypominając sobie to wszystko później, wyraźnie i dokładnie, chwila ta wryła mu się w pamięci na całe życie. W żaden sposób nie mógł zrozumieć, skąd wzięło się u niego tak wiele przebiegłości. Tym bardziej, że chwilami umysł mu się mącił, a ciało stawało straszliwie słabe. Po chwili dał się usłyszeć dźwięk wyjmowanego rygla.